Biało-Niebieski Podcast o suwalskiej siatkówce w towarzystwie kawy. Rozmowy, relacje, komentarze. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj. Razem z nami jest Mateusz Czunkiewicz, libero Ślepska-Malow Suwałki. To kolejny odcinek Biało-Niebieskiego Podcastu. Mateusz, mówią o tobie prawdziwa boiskowa energia. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za takie miłe słowa. I zapraszam do odsłuchania. Dokładnie. Mateusz, powiedz nam proszę, jak wyglądały twoje pierwsze kroki w sporcie, no i generalnie również w siatkówce? Wydaje mi się, że zaczynałem na poziomie szkolnym, tak jak każde dziecko. Gdzieś tam ta nutka rywalizacji już była we mnie w młodym wieku. Nienawidziłem przegrywać już od młodego wieku. Mówię o to w młodym wieku, dla mnie to był rok podstawowa, szkoła podstawowa, dziś czwarta, powiedzmy nawet klasa. Nawet wcześniej, bo w 1-3, z tego co pamiętam, też były jakieś zawody coś typu gra w zbijaka czy dwa ognie. I wtedy też powiedzmy, że brylowałem na tle mojej szkoły. No i tak szło to z każdym, jakby z każdą dyscypliną. To było bieganie, gdzieś tam skok w dal, piłka nożna w każdym. Wszędzie mi było po troszku. I nieskromnie mówiąc, gdzieś tam się zawsze wyróżniałem, jakieś nagrody indywidualne zbierałem, czy wygrywaliśmy jakieś turnieje. Tak naprawdę nie stawiałem jeszcze tutaj na siatkówkę. Kompletnie. Gdzieś tam rówieśnicy trenowali, gdzieś grali sobie na podwórku, to chciałem zawsze z nimi, ale jeszcze nie byłem na tym samym poziomie co oni i nie mogłem. I to mnie bardzo bolało, więc musiałem coś zrobić, żeby się do nich zbliżyć. No i tak zacząłem chyba coraz więcej poświęcać czasu na treningi, coraz bardziej się skupiać. Pamiętam, że też pierwsze treningi, które takie poważniejsze przyszedłem, to chłopaki byli w kategorii junior. Ja nawet nie łapałem się do kategorii młodzika. I przychodziłem po prostu na treningi patrzeć. Miałem okazję raz, dostałem raz okazję potrenować z nimi. Jeszcze nie potrafiłem robić rzutu siatkarskiego, to wtedy poleciałem źle. Zabolał mnie strasznie łokieć. Nie powiedziałem nic, przetrenowałem cały trening. Po treningu pamiętam, że poszedłem tylko pod wodę zimną, podłożyłem łokieć. Mamie nic nie powiedziałem, tacie nic nie powiedziałem. Minęły tygodnie, półtora chyba, no czy nawet dwa tygodnie i nie mogłem ruszać ręką. Pojechaliśmy do szpitala, miałem złamanie z przemieszczeniem, kości krzywo wzrosła, chcieli łamać na nowo. Więc tak zaczęła się moja przygoda z siatkówką. Chore ambicje i zagryzanie zębów, kiedy chciało się coś zrobić więcej. A kto ogólnie pokazał ci dokładnie ten sport? Czy pamiętasz nazwisko pierwszego trenera, może pana od WF-u, który właśnie spędził z tobą ten pierwszy czas w hali stricte pod kątem siatkówki? Nie miałem czegoś takiego. Dopiero później, przepraszam, okej, to już powiedzmy pełniała podstawówka, tak? Poszedłem do gimnazjum, do szkoły gimnazjalnej numer 2 w Bartrzycach. I tam Sylwester Nowokuński przygarnął mnie, że tak powiedzmy, do grupy siatkarskiej. Mimo też młodego wieku, już szóstej klasie podstawówki, już dostałem od niego jakby takie iskierkę nadziei, że coś gdzieś tam mogę grać i przychodziłem już szóstej klasie podstawówki do chłopaków z gimnazjum trenować. Więc chyba to on był taką jedyną osobą. Ale tak naprawdę ja nie potrzebowałem trenera do tego, żeby ktoś mnie zmotywował do przyjścia na treningi czy spędzenia, nie wiem, wolnego czasu na hali. Ze względu na to, że nie chciałem być gorszy, jak mówiłem, nie chciałem być gorszy niż moi rówieśnicy i musiałem robić wszystko, żeby ich dorównać. Biało-Niebieski Podcast. Powiedziałeś w Bartoszycach. Bartoszyce to miejscowość, no, niezbyt odległa, jeżeli chodzi o Suwałki pod kątem kilometrów. Myślę, że to również duże ułatwienie dla ciebie jako zawodnika, zawodowca, gracza zawodowego, który trafił tutaj do Suwałk. To niewiele ponad 100 kilometrów. Zdecydowanie jest lepiej. Może wrócę do tego, jak zaczynałem, bo było to 15 lat, wyjechałem do Gdańska. W Gdańsk, Bartoszyce to już też trochę więcej niż te 100 km. Do tego jeszcze przejdziemy. Tak, ale później od Gdańska poszedłem do Bydgoszczy, z Bydgoszczy do Kiel, z Kiel do Nysy, więc jakby szedłem cały czas w dół, coraz dalej od domu. Więc rodzice też nie mieli takie możliwości bywania u mnie często, jak są teraz. Nie mówię, że to źle, to jest bardzo fajne z ich strony, bo nas wspierają i bardzo lubimy z nimi spędzać czas. Jak i też ze strony mojej żony.
Tak, fajnie, fajnie być bliżej domu, fajnie, bo częściej widzisz znajomych, częściej widzisz rodzinę i troszkę bliżej czujesz jakby tą atmosferę taką bycia z tych północy, powiedzmy, tego swojego domowego miejsca, więc to jest też fajne. Mhm. Mateusz, czy miałeś okazję grać na innej pozycji niż libero, może w tych wcześniejszych czasach? No bo jesteś doskonale znany ze swojej skoczności, no twoje nogi są niczym sprężyny. Bo tak to z boku wygląda. Dziękuję bardzo. Tak, zaczynałem czysto jak każdy chyba zawodnik, który chce grać siatkówkę, czy tam chłopak, dziewczynka, na pozycji przyjmującego. Wiadomo, były epizody, gdzieś grałem na rozegraniu na pozycji atakującego, ale to tak jak mówię, to tylko epizody. Myślałem i byłem pełny nadziei, że jeszcze urosnę i że przyjmujący to będzie moja pozycja. Tak było do, już żeby nie skłamać, klasy pierwsze liceum. Gdzieś tam jeszcze grałem na przyjęciu w swojej kategorii wiekowej, ale żeby grać dalej, to musiałem niestety zmienić. Niestety. Mhm. A czy twój wyskok jest elementem, efektem wieloletniego jakiegoś specjalistycznego treningu, czy po prostu tak masz? No właśnie też zawsze zadawałem sobie to pytanie, bo pamiętam, jak przyjechałem do Gdańska i na testach sprawnościowych, bo to było jeszcze, żeby dostać się do tej szkoły, muszę przejść testy, skoczyłem do miarki, do ataku 3.10, 2.85 do bloku, więc wynik jak na tamte, co pamiętam, to był bardzo słaby. Po roku trenowania tam i po prostu bycia w dzień w treningach, już skoczyłem 3.35 i 3.5 do bloku, więc jakby nie pamiętam, żebym robił coś specjalnego niż inni chłopacy. Mhm. Nie było nic takiego. Wydaje mi się, że po prostu to samo przyszło, nie wiem, może trochę taki ciemny jestem, te geny gdzieś tam inne są niż u reszty rówieśników, ale nie robiłem nic specjalnego. Dużo też dostawałem pytań od znajomych, żebym poprawić swój wyskok, co robię, że trenerzy coś rozpisują. Nie było nic takiego. Śmiałem się zawsze, że sorry, no nie pomogę wam. A może to ta morska bryza? Może ta morska bryza mi niosła. Biało-niebieski podcast. Mateusz, a który z trenerów jako pierwszy ustawił ciebie na pozycji libero? Jak się z tym czułeś? To zaufał mi i jakby w tej trudnej dla mnie też sytuacji postawił mnie trener Edward Pawlun, trener z Gdańska. Mówisz trudnej. No bo trudnej, bo zmienić pozycję jednak z przyjmującego, gdzie robisz wszystko, tak? Atakujesz, zagrywasz, blokujesz i wyróżniasz się na tej pozycji. Naprawdę nie byłem słabą osobą na tej pozycji, więc wręcz przeciwnie. Dostajesz zderzenie ze ścianą, którą musisz zmienić po prostu swoją rolę na boisku do mniej rzeczy do działania, tak? Więc troszkę mi się nie podobało, ale świadomość tego, że miałem grać już w trzecie gimnazjum, przepraszam, przechodząc z trzeciej do pierwszej, w trzecie gimnazjum miałem już grać w młodej lidze, tylko musiałem zmienić pozycję, to dla mnie było takie uskrzydlenie jednocześnie i nie wiem, minęły parę dni i się z tym pogodziłem po prostu, bo łatwiej mi to przyszło, względu na to, że jeszcze w tych kategoriach wiekowych, czyli jeszcze rok, półtora, grałem na przyjęciu i pomiędzy grałem z tych starszych na libero, więc to było bardzo fajne. No i z pewnością na przestrzeni czasu myślę, że zupełnie inaczej patrzysz na decyzję trenera, który jednak miał nosa. Nie no, zdecydowanie jestem mu wdzięczny za całą drogę, jaką mnie poprowadził, też jakby współpraca z nim i to wspominam dalej z moimi kolegami z tamtych szkolnych czasów, co trenowaliśmy z trenerem razem. Jego motywacje jakby słowne i nawet takie treningowe były dla nas takim wskaźnikiem na dobrą drogę pójścia w stronę siatkówki i tak, jestem mu naprawdę wdzięczny za to, co zrobił. Dziękuję trenerze, jeśli będziesz to oglądał, to pozdrawiam. Mateusz, a skoro jesteśmy już przy temacie trenerów, to trener, przy którym w twojej ocenie zrobiłeś największy siatkarski progres. No z pewnością od każdego trenera uczysz się bardzo dużo, każdy mnóstwo wnosi do twojej gry, ale gdybyś miał jednego z trenerów wyszczególnić i tak jakby podziękować mu za to, co dla ciebie zrobił, co najmocniej ukształtowało ciebie jako sportowca.
No i właśnie to, nawet jak powiedziałeś, wyszczególnić. No nie znajdę niestety takiej osoby, bo od każdej brałem coś po trochu. No nie jestem osobą taką, że wezmę coś wszystko od razu, bo też dużo rzeczy mi nie pasowało. Cieszę się, że też zmieniłem jakby podejście swoje do tego, znaczy podejście, bardziej wyszczekanie. Miałem wyszczekany język i to, co mi się podobało, to powiedziałem, mimo że byłem grzydylem i nie powinienem w ogóle się odzywać. Więc czerpałem tylko to, co było dla mnie dobre. Tak wtedy uważałem. Ale te rzeczy, które mimo że ostrzegnąłem, przyjąłem do swojej głowy, też mi pomagały, bo to nie jest tak, że ja po prostu coś, nie wiem, odparłem i nie przyjąłem. Nie, mój mózg to jednak zakodował i starał się poprawić, bo wiedziałem, że trener tego ode mnie oczekuje. Nie szczególnie ci, przepraszam, nie szczególnie ci, tylko którego trenera wiem, że jakby na przestrzeni tej dorosłej siatkówki, no to przy Anastazji jakby wszedłem w tą siatkówkę, tak naprawdę na te pierwsze debiuty, pierwsze mecze w plus lidze, więc może przy nim coś więcej było, bo tak naprawdę przejście z juniorskiej, czy nawet seniorskiej U23 czy 24 siatkówki do tej tak naprawdę seniorskiej plusligowej jest większym przejściem, więc może dzięki niemu coś mi się więcej udało. Biało-niebieski podcast. Jeżeli miałbyś wymienić dwie lub trzy rzeczy lub sytuacje, które w twojej ocenie wpłynęły na to, gdzie dzisiaj jesteś, co robisz, jakim człowiekiem jesteś, co by to było? Głównie sportowa. Wydaje mi się, że notką rywalizacji. Powiedzmy, że notka rywalizacji i taka chęć udowodnienia czegoś. O, to będzie to bardziej. Chęć udowodnienia czegoś innym ludziom. Byłem skreślany wiele razy na to, że po pierwsze skreślany byłem na to, że mam przyjść w ogóle, wyjść z Bartoszyc, pojechać do Gdańska w drugiej klasie gimnazjum. Z drugiej na trzecią klasę gimnazjum, że dlaczego, po co, że rodzice stracą dużo pieniędzy na mnie, że nic nie ze mnie nie będzie, więc to był już mój pierwszy punkt na to, żeby komuś coś udowodnić. I chyba to mnie ciągnęło, że tak, to mnie na pewno ciągnie aż do teraz, że muszę pokazać ludziom i do teraz mam takie coś, że nie odejdę na pewno z któregoś miejsca, tak jak nie odszedłem z Nysy do momentu, kiedy nie awansowaliśmy, bo musiałem coś sobie udowodnić i ludziom, więc to są cele, które ja sobie stawiam, które mnie napędzają chęci ludzi bycia złym i zazdrości, to mnie zachęca do tego, żeby pokazać, że możecie mnie gdzieś tam pocałować i ja i tak to zrobię mimo waszych rzucanych kłód pod nogi. I ta chęć walki, rywalizacji. Nienawidzę przegrywać, uwielbiam wygrywać, każdy sportowiec, tylko że u mnie to jest aż chyba nadambitne, chore. Poświęciłem się temu, uważam, w całości, odczuwa to moja rodzina. Teraz obecna jest wcześniejsza, jakby obecna i wcześniejsza, obecna cała rodzina, tylko że teraz żona odczuwa to, a Maurice odczuli to już wcześniej. Chore ambicje, walka o wszystko, co robię i ta pokazanie, chęć pokazania, że mogę teraz coś zrobić, mimo przeciwności innych ludzi. To chyba te trzy takie rzeczy, które nakierowały mnie i kierują mną dalej przez moją, powiedzmy, przygodę z siatkówką. Podsumowując to, co właśnie powiedziałeś, nasuwa mi się, że nakręca cię i wyzwala w tobie tę energię, motywację, wszystko to, co dobrze smakuje. Wszystko, co dobrze smakuje i wszystko to, co inni nie mogą zasmakować, a chcieliby, i przez to są zazdrośni, zawistni i chęć udowodnienia im tego, jak to można fajnie osiągnąć, mimo tego, co mówicie. Zamienimy teraz parkiet na piasek, bowiem znany jesteś z zamiłowania do siatkówki plażowej. Którą z odmian tego sportu preferujesz bardziej, hala czy plaża? No właśnie, to jest ten problem, że już miałem teraz zagwozdkę, co zrobić, czy zamienić może jednak halówkę na plażówkę, ze względu na to, że znowu atakujesz, przyjmujesz, blokujesz, tak? Miałem okres po Kielcach, gdzie spadliśmy z ligi, z plus ligi, i miałem problemy ze znalezieniem klubów w plus lidze. Nie widziałem sensu zajścia do pierwszej ligi, więc dla mnie już miałem w głowie to, żeby zrezygnować kompletnie i pójść w plażówkę. Właśnie przez te ambicje. Przez te chore ambicje, które jakby
to, że odchodziłem z Plus Ligi, to mnie bardzo bolało i szukałem zaczepienia gdzieś, gdzie mógłbym znowu być na tym sztopie. Jednak zostałem, jak widać, na hali i chyba nie zamieniłbym tego. Nie wiem, jakbym się odnalazł tak naprawdę w zawodowej, światowej, czy nawet mistrzostwach Polski plażówce. Spróbuję to w tym roku po raz pierwszy. Kibicujcie mi, proszę. więc nie, zostaję przy hali. Biało-niebieski podcast. To głównie za twoją sprawą powstał turniej siatkówki plażowej Polarna Plaża, rozgrywany na Suwalskiej Beach Arenie. Czy w tym roku odbędzie się druga edycja? Czego mogą spodziewać się kibice? Zdecydowanie to jest, będzie druga edycja 23-24 lipca. Dwudniowy turniej, więc zapraszam wszystkich chętnych, wszystkich fanatyków siatkówki plażowej, szczególnie mówię do kibiców. Będzie niesamowita atmosfera, dużo więcej atrakcji. Nie zdradzę wam wszystkiego, bo to jest... nie byłoby fajne, ale będzie na pewno wielki boom i z roku na rok, mówię z roku już na rok, bo mam nadzieję, że razem z klubem pociągniemy to i będą to kolejne edycje. Będzie ten turniej wyglądał coraz lepiej, coraz huczniej, więc zapiszcie sobie datę 23-24 lipca. Godzina jeszcze poinformujemy, plakaty wyjdą, więc tak, bądźcie gotowi na super emocje na Beach Arenie. No, warto wspomnieć, że mówimy o tym gdzieś tam w szerokich mediach po raz pierwszy. Tak, tak, właśnie tak, to masz rację. Dopiero co będziemy zaczynać nagłaśniać jakby tą cały ten plan. Już coraz bliżej, tak naprawdę zaczęliśmy i już niebawem coś powinno być więcej na temat Polarnej Plaży. Fajna nazwa, prawda? Załóżmy, że jestem sponsorem. Co mogę zrobić, aby dołączyć do grona partnerów? Ole, super szedłeś z tematem. Proszę bardzo. To jest właśnie ten moment, kiedy państwo, drodzy sponsorzy, możecie wysłuchać, jak dołączyć do ekipy budującej Polarną Plażę. Z miłą chęcią oczywiście zapraszam. Każda złotówka, przyzwoła złotówka nas pomoże, bo nie ukrywajmy, pieniążki są potrzebne do organizacji turnieju. Im więcej pieniędzy, tym turniej huczniejszy dla widzów, dla zawodników, dla przyjezdnych, bo dużo będzie przyjezdnych osób. Turniej będzie na pewno pokazany. Chcielibyśmy, żeby był pokazany gdzieś w telewizji, więc liczę na to, że telewizja też nas wesprze. Na pewno będzie nagłośniony w radiu. Co z waszej strony? Już powiedziałem, przysłowiowa złotówka, telefon do klubu, proszę o kontakt, jeśli chcielibyście dołączyć. Ja oczywiście będę się bardzo wdzięczny, nie zawiodę też na piachu, bo też będę brał w tym turnieju udział, emocje będą na pewno wysokie. Nie jestem dobry w zapowiedziach tego, co będzie, nie jestem, więc po prostu zaangażujcie się, nie stracicie, a będziecie zadowoleni. Pozdrawiam. Biało-niebieski podcast. Wracamy jednak do hali. Mateusz, jak wspominasz czasy juniorskie? Z kim nawiązałeś wtedy taką najbliższą relację i czy trwa ona może do dzisiaj? Jak bardzo zmieniła się, twoim zdaniem, to takie dość rozbudowane pytanie, jak zmieniła się siatkówka na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat w twoim odczuciu? Okej, to zacznę jakby od tego pierwszego. Razem poszedłem do Gdańska, mówię cały czas o Gdańsku, bo ze względu na to, że to był mój pierwszy klub. Razem poszedłem do Gdańska z Kubą Lewandowskim, obecnie zawodnikiem Katowic. Jesteśmy z tego samego miasta, chodziliśmy do tej samej szkoły, od podstawówki po gimnazjum, znamy się i trzymamy się do teraz, jesteśmy przyjaciółmi, więc tak naprawdę z nim przeszedłem te wszystkie szczeble. I do teraz mamy kontakt najbliższy, najwięcej się komunikujemy na tym, co się dzieje tak naprawdę. A co do siatkówki, do zmienności? Jakby dla mnie się zmienia tylko to, że jestem coraz starszy i odczuwam więcej bólu. nie, żartuję. Nie zmienia się jakoś tam znacznie. Zmienia się po prostu poziom momentu, w którym jestem, tak? Nie mogę porównać seniorskiej siatkówki plusligowej, czy nawet samej seniorskiej siatkówki do młodzieżowej, czy nawet samej pierwszej ligowej siatkówki do plusligowej. Mogę porównać, ale jest to jednak ten szczebel wyżej, więc tyle mogę, co każdy, powiedzmy, rok, każda zmiana w metryki w moim wykonaniu, czy metryk w moim wykonaniu, po prostu metryki, zmienia też się do poziomu siatkówki.
Mhm. A kiedy tak naprawdę rozpoczęło się dla ciebie, w twojej ocenie, takie prawdziwe seniorskie granie? Wydaje mi się, że ten pierwszy sezon pełen zagrany w Bydgoszczy, w Plus Lidze. Tak, no bo wiadomo, gdzieś tam były te epizody gry w Gdańsku, gdzieś w Lidze Mistrzów nawet zagrałem pełen mecz, gdzieś w samej Plus Lidze wejścia, więc to było coś fajnego, ale nie na przestrzeni jakby w tych całych pobytu tam. Ze względu na to też odszedłem jakby z Gdańska, był to tylko transfer, jakby wypożyczenie do Bydgoszczy. I już tak zostało, że po tej Bydgoszczy odchodziłem dalej, aż kontakt po prostu z Gdańskiem zerwał. Nie będę mówił o korzyściach czy niekorzyściach tego, bo nie wiem, jak to by wyglądało kompletnie w drugą stronę, ale ten sezon w Bydgoszczy, pełnie zagrany, utrzymanie się w lidze, to był ten moment. Mhm. Zanim trafiłeś do Suwałk, miałeś okazję rywalizować przeciwko biało-niebieskim w barwach Stali Nysa, o której już tutaj też wspomniałeś. Jak wspominasz tamten okres, no i ten pamiętny finał w Suwałkach, kiedy w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach był istny, gorący kocioł? Bam. Pomidor. Nie, generalnie cały pobyt w Stali Nysa i w samym mieście Nysa wspominam jak najbardziej pozytywnie. Pozytywnie pod względem zaczerpniętych przyjaźni tam, nie tylko siatkarzami, ale też z ludźmi poza. Są same treningi, same mecze. No, brylowaliśmy w pierwszym sezonie jako faworyci tak naprawdę do awansu i ten awans nie został zrobiony. Dotknęło mnie to bardzo mocno, co było też widać na ostatnim meczu. Gdzieś wylała się moja złość na jednych kibiców, co już przepraszałem, chociaż mówię, to też trochę jego winy. Ale później gdzieś te łzy po przegranym meczu, to było po prostu skumulowanie tego, co chciałem bardzo osiągnąć, co nie wyszło. Gdzieś tam też kibice Stali Nysa też nie pomagali, więc zaczęły się małe sprzeczki. Tutaj nie będę się w to trwonił bardzo. Wiemy, wyjaśniona sytuacja teraz. Nie wiem, czy jestem tam ile widziany, czy nie. Zrobiłem w drugim sezonie to, co chciałem, więc to, co mówiłem, zrobiłem awans razem z drużyną. To był powód też do tego, że mogłem odejść, bo moje sumienie powiedziało, zrobiłeś to, jesteś czysty. Biało-niebieski podcast. A jak doszło do twojego transferu do Ślepska Malo w Suwałki? Kiedy pojawiło się pierwsze zapytanie? Chyba już teraz można powiedzieć, że z prezesem, tutejszym raz jeszcze zawodnikiem, Wojtkiem Winnikiem, rozmawialiśmy już podczas finałów. Jeszcze w pierwszej lidze, tak? Jak graliśmy przeciwko sobie, zaczęliśmy, przed pierwszym meczem zaczęliśmy rozmawiać o tym. Czy na następny sezon nie zmienić barw? Powiedziałem Wojtkowi wtedy, pamiętam, że wiesz co, Wojtek, wolałbym zostać w Plus Lidze w Nysie. I pamiętam, że uśmiechnął się tylko do mnie po tym, jak wygraliście. Bo ja też byłem pewny swego, byłem pewny swojej drużyny, że to my będziemy po tym pierwszym sezonie byli w Plus Lidze. Więc też takie moje odparcie było do Wojtka. I śmiał się też, że nie chciałeś być ze mną jeszcze jak byłem zawodnikiem, to będziesz teraz ze mną jak prezesem, więc i tak się stało teraz. Tak, kolejne telefony po następnym sezonie były, co w awansie też dostałem od Andrzeja Kowala i od Mateusza Kuśmierza. Jakby ten kontakt gdzieś tam trzymaliśmy, więc ten drugi sezon już by był tym takim, że mogę zmienić te barwy i chciałem to zrobić. Mhm. Czyli cały czas byłeś na tej bliskiej orbicie wokół klubu. Tak. Czy na przestrzeni ostatnich 2 lat jesteś zadowolony z podjętej decyzji? Jak to wygląda? Tak, zdecydowanie jestem zadowolony. Jakby samo to przyjście, ta otoczka ludzi, klubu, również jak ty, twojej osoby, jest mega profesjonalna, jest na najwyższym poziomie i uwierzcie mi, że ten klub idzie w samą dobrą, dobrą stronę i liczę na to, że w tym miejscu jeszcze będzie grało medale.
Może i w następnym sezonie. Miejmy tego wszyscy nadzieję. Tak, z roku na roku są pełne nadzieje w naszej drużynie. Może nie tak wysokie, jak teraz powiedziałem, tak, bo wiadomo, zawsze się grało o złoto, ale też trzeba mierzyć czynne zamiary. Wracając do tego, tutaj się czuję dobrze. Tutaj to jest to chyba moje miejsce, tak jak powiedziałeś. Rodzina blisko, cała nasza drużyna, w ogóle jesteśmy tak ze sobą przyjaźnieni, że to jest coś niemożliwego, jak to się mogło stać, że naprawdę zrobiliśmy ten team spirit w przeciągu tak dwóch, czy nawet tego roku, tak szybko to się tak skumulowało, będziemy z tobą na pewno mieli kontakty, tak, poza tym sezonem. Jeśli sam chodzi o obiekt, treningi, no mamy wszystko na miejscu, no nie wyobrażam sobie lepszego miejsca w Polsce. Jeśli chodzi o ten nasz, powiedzmy, level klubu, tak? Jeśli chodzi o ten budżet, który, no wiadomo, budżety też robią robotę, więc mówię o levelach, jakby o budżecie klubu, to jest najwyższej klasy miejsce. Myślę, że jednak nie w Europie. Niektóre kluby, które mają taki budżet, dużo wyższy budżet, nie mają takiego zaplecza do treningów, do samej organizacji klubu, jak ma Ślepsk Malów Suwałki. No, bardzo dziękujemy za miłe słowo, no i vice versa. Biało-niebieski podcast. Mateusz, to właśnie tutaj zostałeś mężem, ale również i tatą. Jak czujesz się w tej roli? No, pokazywałeś przed nagraniem naprawdę bardzo ciekawe filmy. No. Nie będziemy ich tutaj pokazywać, natomiast no, dzieje się. Dzieje się, dużo się dzieje. Zadomowiłem się tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dalszej mojej drodze, tak, bo jeszcze dostaję ty na pewno na ten następny sezon. Mam już żonę, mam dziecko urodziło się w Suwałkach, w szpitalu w Suwałkach, więc chyba jest suwalszczanką, tak? No tak, suwalczanką. Suwalczanką, przepraszam bardzo, tak wszystkich, jeśli kogoś uraziłem przez to, nie wiem, nie jestem sobie wymówić. Czasami mam generalnie problemy z polskim, więc przepraszam. No myślę, że nasi kibice, którzy oglądają mecze Ślepsko-Malów Suwałki w Plus Lidze, już zdołali się przyzwyczaić do formy suwalszczanie. No, także szczególnie przez jednego z komentatorów, czy tak. Więc tak, też to zauważyłem, jak gdzieś oglądałem mecze powtórki. Ale wracając do tego, klub kibica już nas też miło poinformował, że Marika, czyli moja córka, dołącza do nich. Ja mówię, tak, już słuchawki będą na pewno zakupione i na każdym meczu będzie oglądać tatę i wspierać, więc szalik już dostała od klubu kibica. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jest gotowa na pewno sezon. Dużo je, więc będzie duża. Biało-niebieski podcast. Mój najlepszy mecz w barwach Ślepska Malów Suwałki, oczywiście w twojej ocenie, to... Pomidor. Taki, który pierwszy przychodzi ci na myśl. Taki, po którym mogłeś uderzyć się pięścią w stół i tak, dałem z siebie maksa, pomogłem drużynie. Co, może takiego czegoś nie szczególnie, ale to też było takie pokazanie dla szczególnie trenerowi Andrzejowi Kowalowi, bo i też może drużynie, bo jakby przychodziłem do tej z nadzieją na to, że będę od początku pierwszym libero, tak? Że będę grał w całości. Tą rywalizację przegrałem w sezonie przygotowawczym. No, format sezon przygotowawczy nie wypaliłem kompletnie. Gdzieś tam, okej, wypaliłem na turnieju pierwszym memoriale tutaj. Gdzieś tam też nagrodę jakby za libero. To był już pierwszy taki jakby powiedzmy iskierka, żeby gdzieś tam może trenerowi jeszcze zmienić ten pogląd. Nie było tak, zaczęliśmy granie na dwóch z początkiem sezonu. I dostałem szansę zagrania pierwszą taką na pełne libero w Radomiu już, gdzie zmieniłem Pawła, dokończyłem mecz i wtedy następny mecz graliśmy, wtedy liga była strasznie pomieszana, te mecze się przekładało i graliśmy od razu następny mecz w weekend znowu z Radomiem u siebie. I ten mecz dostałem od początku w pełni pozycji, tak, do grania. I wiem, że w jego głowie było to, że ja lepiej bronię niż przyjmuję. I po tym meczu pamiętam, że byłem mega siebie dumny, bo przyjmowałem, sprawdzał mnie Radom. Graliśmy 5 setów też, sprawdzał mnie Radom. I przyjmowałem około 30 razy
kiedy dla mnie to, nie pamiętam kiedy ja grałem pełne mecze, żebym przyjmował w ogóle do 20 piłek na mecz maksimum. Tu przyjmowałem 30, nawet ponad 30 i przyjąłem na pozytywne przyjęcie 80% i 50% perfekcyjnego, więc chyba pokazałem wtedy trenerowi też takie, że jednak potrafię to robić i jestem gotowy, żeby grać w pełni. I chyba ten mecz tak też zapamiętałem. Jakby nie będę się skupiał na pojedynczych meczach dobrych czy złych. No już powiedziałeś. No, o tym jednym. Tylko jednym takim, gdzie tak zapadł mi do głowy. Biało-niebieski podcast. A mecz, w którym wiem, że mogłem dać z siebie nieco więcej. Pomimo tej ambicji, tego, że zawsze dajesz z siebie 100%, to jednak taki mecz, po którym schodząc z parkietu, no wiedziałeś, że mogłem zrobić to czy to odrobinkę lepiej. Każdy taki mecz jest. Wiesz, to mimo tego, że wiem, że staram się i robię na ten moment, co robię, na ten moment, co jestem, robię wszystko, co potrafię. Wracając do szatni, czuję to, że jeszcze coś mogłem, nie wiem, odbić piłkę lepiej, tu obronić lepiej. Nie miałem jeszcze takiego zwanego idealnego meczu, który mi by przepasował, że zrobiłem wszystko tak, jak chciałem. No niestety nie było. Najbardziej bolą, wiesz, to takie mecze, gdzie przegrywasz cały mecz, ale jeszcze ty grasz słabo. Bo mecz, gdzie przegrywasz, ale zagrasz indywidualnie dobrze, to jeszcze tak nie boli. Skumulowanie tych dwóch, czyli twój słaby mecz i przegrana drużyny, boli najbardziej i tego nienawidzę. W tym sezonie było więcej tych sytuacji. Te sytuacje dla mnie akurat działają jak bodziec pozytywny, bo ja znajduję nowe ambicje, nowe cele. W minusach odnajdujesz plusy. W minusach generalnie dla mnie minusy znajdują się jako plusy sportowo, mówię. Nie stłamszą mnie nigdy, budują tylko moje yourself, więc tak, takie coś chciałem ci powiedzieć. I dużo meczów, gdzie chciałbym zrobić dużo więcej. Dużo lepiej, bo wiem, że mógłbym pomóc jeszcze drużynie na tych chwilach, tak, w tych momentach. I myślę, że każdy by powiedział to samo, bo mówi się o tym, że wejdź na mecz i zrób tak, żebyś nie żałował tego. Zawsze będziesz czegoś żałował. Nie ma meczy idealnych. Jak się zdarzy takie, to wtedy powiem. Biało-niebieski podcast. Mecz, po którym czułeś sportową złość, bo wiesz, że rywal był w twoim, w waszym, jako zespołu w zasięgu, a mimo to musieliście doznać tej goryczy, mówimy w porażki. Tym klubie? Tak, w tym klubie. Mówimy cały czas o Ślepsku Malow Suwałki. Okay, taki jeden mecz, który pierwszy przychodzi ci do głowy, aby oczywiście zbyt daleko nie szukać. Pierwszy, który przyszedł mi do głowy, generalnie najgorszy mecz w wykonaniu, od kiedy tutaj jestem, to był mecz z Radomią u siebie i jakby chcę szybko o tym zapomnieć, meczu kompletnie na mnie wyszedł, najgorszy mecz, jaki widziałem. Mówimy o sezonie 21-22. Tym sezonie, 21-7, tak. Okay. Więc pierwszy raz w ogóle dotknąłem chyba takiego czegoś, takiego uczucia na boisku, grając pełny mecz, że no kompletnie nam nic nie wychodziło i byliśmy zażenowani naszą postawą. Brzydko powiem, spieprzyliśmy sprawę tak naprawdę sobie w lidze też z punktami, bo to były te mecze, które chcieliśmy wygrywać bardzo, a tutaj szybka strata 3 punktów nas zabolała niesamowicie i to był ten na pewno mecz, ten moment, który tak zabolał. Mhm. Mówisz teraz o minusie minionego sezonu, a taki największy plus? Drużyna. Drużyna i to będzie największy plus. Jako kolektyw? Jako kolektyw, tak. Jako kolektyw. I oglądałem też wcześniejsze wywiady, rozmowy i prezes Wojtek Winik też powiedział, że liczyliśmy na dużo więcej z taką ekipą, tak? Zdajemy z tego sprawę, wszystkie te osoby, które są w tym klubie też to odczują i odczuwać dalej będą, że nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy, mimo naprawdę takiego zaplecza. Zaplecze mówię o ludziach, o naszych poziomach gry, umiejętnościach. To nas bardzo boli, ale ten największy pozytyw to, że stworzyliśmy drużynę. Śmieję się czasami, że spędzałem z chłopakami więcej czasu niż ze własną żoną, więc jak druga rodzina.
jestem z tego szczęśliwy. Nie, że spędzałem mało czasu z żoną, tylko że spędzałem ten czas dobrze, miło będę wspominał z zawodnikami, z kolegami z drużyny. Biało-niebieski podcast. Co czułeś po ostatnim meczu w Lublinie, tym trudnym dla was sezonie? No, mało tego jeszcze, no tam niewielkie kłopoty zdrowotne ciebie... Niestety ten cały sezon był dla mnie ciężki, jeśli chodzi o zdrowotne sprawy i dlatego też no generalnie ciężki sezon i ten ostatni mecz był takim zwiększeniem tego niewykorzystanych szans. O, to był sezon niewykorzystanych szans i ten ostatni mecz też to pokazał. Na tym zakończmy. Mhm. Mateusz, a czy na przestrzeni całej twojej kariery był taki mecz, po którym nie miałeś ochoty odpowiadać na pytania dziennikarzy? Wiesz co, wiele było takich meczy i starałem się to robić po prostu unikać. Po prostu przeszedłem i tyle, gdzieś tam już jedną karę finansową dostałem za to też. W tym roku też miałem... Zadałem to pytanie, ponieważ pamiętam jeden z twoich wywiadów, w którym bardzo emocjonalnie dlatego też chciałem do tego nawiązać, że w tym sezonie też to miałem. Tak. I no ja jestem szczerą osobą, więc jak mi coś nie pasuje, też to powiem i w tamtym momencie emocje, to chyba było nawet po Radomiu właśnie, czy po któryś z tych meczy w początku pierwszej rundy. Na pewno ważny mecz. Bardzo ważny dla nas na pewno mecz. I dostałem... Nie, na pewno nie głupio, bo nie ma głupich pytań. Dostałem pytanie, które dotknęło mnie i dotknęłoby drużynę, która by odsłuchała to. Nie wiem, czy w ogóle wyszło to odpowiedź, więc odpowiedziałem tak, jak czuję i zawsze będę odpowiadał tak, jak czuję. Poszło. No, to tak, było. Wszystko poszło. Więc tak, to był ten moment. Mateusz, a co cię najbardziej denerwuje w świecie mediów w tych czasach? No bo to jednak mimo różnych zdarzających się burz, no jednak nieodłączna część sportu. No nie będę mówił, że no nie będzie to na pewno nigdy nieodłączna. Jakby jesteśmy napędzani przez to, że media nas nakręcają, tak? I odwrotnie. I odwrotnie. No wszystkie wiadomości ludzie czytają, tak? Chłoną to i przykre jest tylko to, że chłoną te najbardziej negatywne informacje, a nie cieszą się tymi pozytywnymi. Wolałbym, żeby media... Chciałbym bardziej, żeby media skupiały się na tych pozytywnych informacjach, co już przed chwilą powiedziałem. Wiadomo, że nie będzie, tak? Ze względu na to, że te negatywne są ciekawsze, tak? I nawet chodzą gdzieś po mieście, czasami się słyszy, że Ślepsk znowu przegrał, Ślep Małszy ze Suwałki znowu przegrał. Ale dlaczego jak nie idę podczas, nie wiem, gdzieś tam spaceruję, a dużo spaceruję, nie słyszałem, że kurde, Ślepsk wygrał ten mecz, nie wiem, albo zagrał dobrze, cokolwiek, coś pozytywnego, tylko o, znowu przegrali. Czyli to do was dociera? Zdecydowanie, no nie jesteśmy głusi, mamy też, widzimy co się dzieje na portalach społecznościowych, gdzieś dochodzi nawet z zewnątrz, rodzice gdzieś zadzwonią, znajomi się śmieją, bo tak naprawdę my się z tego śmiejemy, sorry dla mediów, mówię, my się z tego śmiejemy, jak są u nas negatywne, bo wy chcecie z nas zrobić, nie wiem, upokorzyć czasami nas, tak nawet, a my wiemy, jak to jest tak naprawdę pod tą, wy widzicie szczyt? A my jesteśmy tam niżej i my usuniesz to, zapierdamy na tych treningach, wydajemy się maksa i wy tego nie widzicie ile poświęcamy zdrowia na to, widzicie tylko ten szczyt góry, dlatego śmieszne są dla nas wasze takie negatywne informacje, tyle powiem. Wolałbym, żebyście mówili więcej pozytywów niż negatywów. Biało-niebieski podcast. Mateusz, twoje plany, ambicje i cele na sezon 22-23. Jesteś bardzo ambitnym, z tego co usłyszeliśmy w tej rozmowie, siatkarzem, zawodnikiem, człowiekiem. Jak widzisz najbliższe miesiące? Chcę wygrać jak najwięcej meczów, chcę wygrać więcej meczów niż w poprzednich sezonach. I zawsze ja będę mówił, zawsze będę walczył o medal, o złoto. Cel każdego siatkarza, no czemu nie? No, czemu może nie zaświecić tutaj to światełko nadziei? Sezon wypali każdemu tak, że w tym miejscu się znajdziemy i będziemy oglądali ten wywiad i powie, kurde, czunek jednak, widzisz, te cele są do zrealizowania. Więc tak, no dalej walczę o złoto, walczę o medal. To jest mój cel na pewno. Indywidualnie chcę zagrać na pewno lepiej niż te dwa sezony. I znaleźć się w przynajmniej szerokim składzie kadry narodowej.
Myślisz o tym cały czas. Wręcz boli to, że nie jestem w tym momencie tam. To też do świadomości to, że nie zrobiłem czegoś, co powinienem. Znaczy, nie powinienem. Co chciałem osiągnąć i nie zrobiłem to w tym sezonie, więc kolejny rok jest kolejną szansą na to, żeby tam się znaleźć. Dotknąłeś bardzo ciekawego tematu, bo już dobiegamy do końca tej rozmowy. Było jakieś zainteresowanie twoim angażem do gry w barwach biało-czerwonych? Sam wiesz, że było i to było po tamtym sezonie. Dzwonił do mnie trener Vital Heinen. Niestety sytuacje się tak potoczyły, że ze względu na to, że pandemia, wyjazd na Ligę Narodów był ograniczony w ilości osób, kompletnie zostałem jakby skreślony, tak? Było trzech libero lepszych, Wojtaszek, Zatorski i Popiwczak, więc na czwartego doczepkę by tak naprawdę nie ma sensu było mnie brać, kiedy i tak była liczba biorących udział jakby tak w pojedynczej kadrze była zniesiona do minimum. Do maksimum? Do maksimum, tak, nie do minimum, do maksimum. Więc szansa minęła mi tak przed oczami, kiedy łzy radości, gdy dostajesz telefon, dostajesz to informację, powołanie, nagle zmieniają się na to, że po prostu nie będziesz w tym udziału. Ten rok znowu mówię, pełen nadziei na to, że gdzieś tam znajdę się. Nie ma mnie. Boli. Ambicje. To, co mówiłem wcześniej, przełożę na to, że znajdę się tam w przyszłości. Biało-niebieski podcast. Co chciałbyś powiedzieć kibicom Ślepska-Malów Suwałki po tym ostatnim sezonie, a przed tym kolejnym sezonem, bo do przygotowań jeszcze odrobinka czasu. Natomiast dzieje się, to okres bardzo gorący, mnóstwo wizyt, spotkań i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że jesteś w bardzo bliskich relacjach z suwalskimi i nie tylko zresztą kibicami. Poproszę was tylko o to, żebyście weszli w sezon tak jak i my i życzę też to chłopakom, którzy odchodzą, z czystą głową. No, tak jakby ten sezon zaczynał się tak samo, jak Ślepsk wchodził do Pustyni. Wejdźcie proszę tak samo, przychodźcie na tę halę, kibicujcie nam, a dzięki wam naprawdę osiągniemy coś więcej. Dlaczego w pierwszym sezonie Ślepska była pełna hala kibiców, a w tym sezonie było tak mało? Okej, rozumiem, wyniki, tak? To mówię, oczyśćmy wszyscy głowy, wejdźmy na nowy sezon z czystymi głowami i pokażmy, jak hucznie potrafią się bawić suwalszczanie. Suwalczanie. Suwalczanie, kurde! Kurde, przepraszam. No. Tutaj miałem już postawić kropkę, natomiast przypomniała mi się jedna bardzo istotna rzecz. O sportach walki słów kilka chciałbym powiedzieć, bowiem od dłuższego czasu trenujesz w jednym z lokalnych klubów. Opowiedz nam o tym. Tak, trenuję w Alpha Fight Club. Prowadzi to Patryk Szyszko. Pozdrowienia dla nich. Zawsze miałem zajawkę do sportu walki. Od zawsze widziałem gdzieś tam siebie. Śmiałem się też po tamtym sezonie jest trenera Kowala, że jak mi nie pójdzie w siatkówce, to jeszcze zrezygnuję i pójdę w sporty walki. Wtedy też jeszcze Grzesiu Czetowicz był na tym spotkaniu i powiedział, żebym się walnął w głowę. Pozdrawiamy Grzegorza. Że jednak moje miejsce jest tutaj, na boisku. Więc rzeczywiście rację mają obydwoje, bo skreślili jakby te moje chore ambicje. Które chociaż spełnią w okresie wakacyjnym dla własnej przyjemności. Coś robić, cokolwiek innego też niż siatkówka. Sprawia mi to mega radość. Moja żona powiedziała, że mimo tego, że będzie, wiadomo, jest teraz dziecko, jest otoczka cała wkoło Mariki, to masz chodzić na ten boks, czy też kickboxing, bo widzi, jak ja wracam szczęśliwy po tych treningach. Widzi, że ja mimo, że zmęczony po godzinnym treningu, jestem szczęśliwy. I za to dziękuję całemu klubowi Alpha Fight Club. Liczę, że będziemy dalej owocnie trenować. I jeszcze komuś guza przyprawię. Prawda, Patryk? Mateusz Czunkiewicz, libero Ślepska Malów Suwałki, był moim oraz waszym gościem w ramach biało-niebieskiego podcastu. Mateusz, bardzo dziękuję, no i wszystkiego dobrego ci życzę na ten kolejny sezon, kolejny również zresztą, no i tam nie nabij guza. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że odsłuchacie do końca i mówię, wejdźmy z czystą głową w sezon. Pamiętajcie, razem możemy więcej. Pozdro.
Biało-niebieski podcast o suwalskiej siatkówce w towarzystwie kawy. Rozmowy, relacje, komentarze. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i posłuchaj. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.